Powstali ogólnopolskie, najlepsi rajderzy, którzy przyjechali tutaj z całej Polski. Jest to impreza przeznaczona dla kładów. Dwie klasy, klasa średnia, adventure, dla mniej zaawansowanych i klasa ekstrem, czyli totalny ekstrem. Ci zawodnicy z całej Polski będą tutaj walczyć w godzinie pomocnym. Do godziny pierwszej w nocy, jutro w godzinach dziennych, 10 godzin, czyli totalny wysiłek. Totalna walka. Brawo! Zapraszam tutaj. Przejeżdżę aż do strażaka. Proszę wszystkich o zachowanie bezpieczeństwa. I ustawiamy się. Ustawiamy się. Tak jest. Robot. Ustawiamy się tak jak robot. Posłuchajcie, jeden czy drugi. Podjedź się tutaj troszeczkę dalej. Zapraszam cię. Ok, i teraz stajesz tutaj. I do tyłu troszeczkę. Uważaj na ludzi z tyłu. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, naprawdę ciężka orka w terenie, naprawdę mocni goście. Patrzcie, ile ich przyjechało tutaj. Pierwszy raz do rozsądu. Przepraszam, i spółki do rozsądu. Witam znajomych. Postaram się stworzyć dużo wrażeń tutaj, żebyście mogli zapamiętać nas jako sympatyczny pani ludzi z pasją. Obok to piękna pasja, już się ustawiają po kolei i są kibice. To się nie zmienia. Informacja, że niestety zobaczyć, jak to wygląda, jak to wygląda w realu. Jeszcze wjeżdżają. Proszę zobaczyć, kłady to nie tylko takie pojazdy, ale też pojazdy tego typu, jak tu przyjeżdżały. Witam. Jeszcze się ustawiamy do startu. Słuchajcie, start będzie wyglądał w ten sposób, że będziemy wyczytywać załogi w czasie ekstrem i w czasie ekstrem na przemian. I zawodnicy stąd będą startować i wyjeżdżać na trasę. Jeszcze, panowie, wjeżdżajcie. Łukasz, przesuń jeszcze się jedną kolumnę. W tą stronę. Dzięki uprzejmości tutaj się władzi. Raszą 4x4. Mogliśmy tutaj przyjechać do was. Druga edycja w Bogolicach. Koniec sierpnia, zachodniopomorskie województwo, tam też będą ci zawodnicy nasi się mogli pokazać. I trzecia, ostatnia w Mogilnie, kujawsko-pomorskie, 3 rundy. TVN Turbo, będziecie mogli dowiedzieć w TVN-ie. Informacja zostanie opublikowana na pewno i rozproszona w sieci. Także śledźcie nas, to co będziemy robić. Myślę, że będzie to powodne. Państwa, jeszcze informacja na temat zawodników. Skąd są? Są tu ludzie z Pomorza, są tu ludzie ze Śląska, są tu ludzie z Warszawy, z Rzeszowa, ze wszystkich stron, z Płocka, ze Szczecinka. Naprawdę jeszcze mocna Łódź przyjechała, więc mamy tu wszystkich, którzy się liczą. No i oczywiście witamy tutaj sołtysa Rasiąga. Bardzo nam miło. Proszę bardzo. Chciałbym jeszcze dodać, że to jest nasza taka pierwsza poważna impreza. Ze swojej strony powiem, że jestem bardzo zestrygowany. Wspaniali zawodnicy przyjechali z całej Polski. Dlatego byliśmy to docenić i przyjechać ich dopingować. Dlatego serdecznie zapraszam. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz. Raszą 4x4. Mega ekipa, która nam to niezmiernie pomaga. Dziękujemy serdecznie. I teraz serdecznie. Proszę Państwa, może sobie siąść chwileczkę. Mamy sobie chwilę jeszcze. Na kanapie numer 111, klasa ekstrem, najcięższa. A tu za nim ustawia się zawodnik z numerem 214, Eryk Szymański na Yamasze Grizzly. Eryk Szymański na Yamasze Grizzly, 214 numer. Zapraszam tutaj na rampę.
Słuchajcie, zresztą fotografić na szybkie ruchy. Słuchajcie, cudownie, że ma coś tyle, że coraz więcej nas się zbiera, żebyście mając serce do walki, do wyzwań, osiągając rzeczy, które zaraz za Arkiem Rolnictwem, numerem 216, Arek Przygadło, Arek Przygadło. Po pierwsze, Darek Rolnicki ze swoją ekipą wszystkich do Raszonga. Już mamy zawodnika, który jest gotowy na najazd. Zapraszamy serdecznie. Pobiegłem. I już ustawia się z numerem 113, Paweł Mazurkiewicz. Paweł Mazurkiewicz, numer 113, klasa Ekstrem. Zapraszam tutaj. Paweł Mazurkiewicz, klasa Ekstrem. Numer 205, Zbigniew Miśkiewicz. Rafał, puścimy kolejne starty listy. Przyjechał do mnie na Poland Trophy 2 lata temu wystartować pierwszy raz. Miałem duże obawy, co z tego będzie, bo naprawdę jest ciężko. Okazało się, że jest w czołówce zawodników polantrofowych, które startują. Naprawdę wielka walka, serce do tego. I tak naprawdę to on poprosił, żebyśmy pogadali o tym, żebyśmy tu przyjechali. To on nas tu ściągnął w ogóle. Także dziękujemy ci. I od ciebie się zaczęła przyszłego dalszy sukces w ogóle. Także posłuchajcie, niesamowity temat. Numer 119. Rafał Dunajski. Z numerem 204 ustawia się Tomasz Włostek. Tomasz Włostek z numerem 206. Jesteś gotowy? Powoli? Super. Zapraszam serdecznie na pole. Miłej zabawy. Spokojnej drogi do zawaleczności. Dziękujemy serdecznie. Zjeżdża. No ja tu. Zapraszam zawodnika. I nagle mu się posypał kład. Jeszcze w życiu nie widziałem takiego ciśnienia. Była naprawa, były ściągane części, szaleństwo, mechanik, który jechał tutaj. W ogóle przeżycie grubo, ale już jest okej, okay, tak? Widzisz, udało się w ogóle. Chęć, wola walki, jedziesz w ogóle. Numer 107 zaraz będzie startował, a tu za nim... Zapraszamy do Raszonga, tam będzie się działo. O, konkret w ogóle, 0 lipy, 112. Tu chłopaki rozwalą wszystkich na części. To będzie czas, naprawdę. No ale świetnie, że jesteście u nas pierwsi. Zero napinania się, zapraszam, Jurko. Zrobiliśmy rampę specjalnie dla ciebie. Podtrzymamy cię tutaj parę chwil, żeby tu ludzie zapoznali się z twoim wynalazkiem. Słuchajcie, niesamowita konstrukcja. Naprawdę, jedyna taka w Polsce. Jedyną taką konstrukcję może się zobaczyć właśnie tutaj w Biskupcu. Kochają. No słuchajcie, niektórzy ludzie za młodą, czyli za algi płacą kubysiana. My podajemy za tylko. Możecie się taplać do spodu i wam czasu na to i chęci starczy. I teraz ustawia się zaraz zawodnik z numerem 122. Marcin Korecki. Marcin Korecki z numerem 122.
Thank you.
Jeszcze. Dobra. Poczekaj.